z perspektywy takiej charakterystyki osoby, jego cech, tylko parametry, tylko wchodzimy w osobowość, w relację, niejako wchodzimy w pewną przyjaźń. To jest niezwykle ważne. Odkrywanie Roberta Schumana i, można powiedzieć, w jakiś sposób zapoznawanie się z nim, a też w dalszej kolejności naśladowanie, bo o to przecież nam chodzi. Grupy Schumana powstały parę miesięcy temu w Polsce i z inicjatywy grup Schumana powstał Instytut Myśli Schumana. I my nie próbujemy tworzyć jakiejś nowej filozofii, nie próbujemy tworzyć tutaj jakiegoś środowiska, które ma się chwalić jakąś fantastyczną wiedzą, czy też po prostu próbować tworzyć jakąś wyjątkowość. Po prostu chcemy naśladować Roberta Schumana. I to jest właśnie zaproszenie do wszystkich, zaproszenie do nas, do Państwa, zaproszenie również do wszystkich, którzy będą się chcieli przyłączyć. W mediach, na przykład w ostatnim wydaniu ogólnopolskim tygodnika Niedziela, pojawiło się właśnie to zaproszenie do wszystkich parafii, księży. Mamy nadzieję właśnie, że wkrótce w całej Polsce, w każdą środę, po drugiej niedzieli miesiąca, mniej więcej około godziny 18, prawda, będą odprawiane msze w intencji o beatyfikację Roberta Schumana. I po tych spotkaniach zachęcamy właśnie do spotkań, do rozmów na ten temat. Wydaje się, że wiele ostatnio słyszymy z wielu stron takie wezwania, że Europa musi wrócić do korzeni chrześcijańskich. One są bardzo często, słyszymy je bardzo często ostatnio, ale przez mówienie nie da się nic zrealizować. Potrzebujemy wykonywać małe kroki, potrzebne są akty. Ten akt wydaje mi się taki chyba nieskomplikowany, prosty, który mógłby polegać na tym właśnie w pierwszej kolejności, że w wielu miejscach w Polsce, może wszędzie, będą właśnie w tym samym momencie odprawiane msze i będą toczyły się rozmowy, które będą inspirowały do naśladowania Roberta Schumana. Wydaje się, że mamy znakomity znak ze strony Kościoła w postaci właśnie rozpoczęcia i prowadzenia procesu beatyfikacyjnego. I właśnie na pewno ten znak ma wartość i na pewno nie można tego zmarnotrawić. W związku z tym, jeśli chcemy, nie chcę tu być w jakiś sposób, żeby to zabrzmiało jakoś szumnie, żeby była tu w tym jakaś megalomania, ale właśnie tak funkcjonował Schumann. Małe kroki, ale systematyczne. I z tego budowały się wielkie dzieła. Właśnie jeśli chcemy w tym roku chodzić do Szkoły Cnót Obywatelskich, w której to mistrzem jest Robert Schumann, spróbujmy zatem zapoznać się, wejść w osobistą relację z Robertem Schumannem. Tutaj ksiądz w czasie kazania przedstawił już wiele ważnych informacji dotyczących Roberta Schumana. Ja może nie jest celem, żeby na jednym czy nawet 8 kolejnych spotkaniach wyczerpać, można powiedzieć, tą całą treść, która jest wokół Roberta Schumana, bo tego zrobić się nie da. Dlatego chodzi o to też, żeby jeszcze w trakcie dzisiejszego spotkania później była możliwość na to, żebyśmy mogli porozmawiać, jak też celem tych spotkań byłoby zaproszenie dzisiaj tu obecne osoby i osoby, które będą przychodziły, do właśnie włączania się do grup Schumana, włączania się do działania w kierunku naśladowania Roberta Schumana. Proszę Państwa, ja jestem ekonomistą w dyscyplinie finanse, więc nie jestem historykiem. Proszę mi wybaczyć, jeśli
że nie będę w pewnych zagadnieniach precyzyjny. Więc jeśli tutaj siedzą na sali historycy bądź osoby reprezentujące inne dyscypliny, proszę mi wybaczyć. Motto Schumana: ja przyszedłem po to, aby służyć, a nie po to, aby mi służono. No, zaczerpnięte z Ewangelii, prawda? I to jest, można powiedzieć, wiodąca treść i właściwie charakterystyka jego całej postawy, którą można w różnym kierunku rozwijać. Jakąś niezwykłą wydaje się takim, mówiąc brzydko, dorobkiem Roberta Schumana jest stworzenie koncepcji równoważenia interesów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi i podmiotami gospodarczymi. W tej, jakby można powiedzieć, całej myśli Roberta Schumana, która wywodzi się istotnie z nauki społecznej Kościoła. Robert Schuman niezwykle był znawcą, znakomitym, można powiedzieć, całej nauki świętego Tomasza z Akwinu. Prowadził dyskusje po łacinie dotyczące tych traktatów właśnie. I można powiedzieć, jakąś taką reasumpcję tych osiągnięć, które ja z perspektywy ekonomii mógłbym nazwać niezwykłym osiągnięciem, które wymaga aplikacji i właściwie stoimy przed, wydaje się, wielkimi możliwościami, jeśli chodzi o aplikację właśnie tej koncepcji. Powtórzę jeszcze raz, równoważenie interesów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, pomiędzy podmiotami gospodarczymi i pomiędzy narodami, pomiędzy państwami. Proszę Państwa, taki prosty przykład, jeśli chodzi o interesy, równoważenie tych interesów gospodarczych. W tej chwili mamy, Państwo z tym się na co dzień stykacie, problem nierównowagi pomiędzy sektorem bankowym czy instytucjami finansowymi, a przedsiębiorstwami bądź gospodarstwami domowymi. Czyli jest taka sytuacja, że ten jakby bardzo urosły kapitał, tak, w jakiś sposób przestaje być wrażliwy na tą kluczową tkankę gospodarczą, jaką są podmioty, właśnie przedsiębiorstwa i jaką są właśnie gospodarstwa domowe. I tutaj jakby można powiedzieć, ta koncepcja Roberta Schumana bardzo mocno dotyka tego konkretnego obszaru. Ja tu będę mówił oczywiście jeszcze o innych sprawach, ale chciałem wypunktować to zagadnienie, dlatego że bardzo często wydaje się, jak się dyskutuje o Schumanie, że to jest, no, jest proces beatyfikacyjny, sługa Boży, w związku z tym, no, co prawda nie był w klasztorze, nie miał rodziny, żony, więc właściwie prawie tak jak zakonnik i właściwie można powiedzieć, temat się zamyka i trudno sobie wyobrazić, że to był człowiek konkretny. Oczywiście my wiemy, jakie konkretne dzieła zostały przez niego wykonane, mniej więcej, ale na skutek upływu czasu i jakby można powiedzieć redukcji jego dorobku i można powiedzieć redukcji wartości tego owocu, który był między innymi za przyczyną Roberta Schumana, no, dochodzi się do takiego wrażenia, że w zasadzie to za chwilę będziemy mieli do czynienia tylko z kimś, kto klękał, modlił się różańcem i właściwie takie jest myślenie, co jest pewną jakąś negatywnym sposobem odbioru tego dorobku, który wynika z działania Roberta Schumana. Czyli sprawy równoważenia. Druga sprawa, bardzo ważna, to jest wymiarze. W jakim wymiarze Robert Schuman, bo mówimy tu o modelu sługi społecznego. Czyli sługa społeczny, który, jak na starcie mówimy, ja przyszedłem po to, aby służyć, a nie aby mi służono. Jego cała wrażliwość, tutaj dzisiaj w czytaniu owoce Ducha Świętego, właściwie można powiedzieć, wymieniając te wszystkie z dzisiejszego czytania owoce Ducha Świętego, to
niezwykła ekspresja tych wszystkich cech może być obserwowana w Szumanie. Ale właśnie tak jak powiedziałem, właśnie to odniesienie do życia gospodarczego. Następnie wymiar kraj, Europa, świat. Szuman nie był zamknięty w swojej lotarynki. Pochodził z tego pogranicza. Przecierpiał pierwszą, drugą wojnę światową, Gehenna, prawda? Miał na zmianę, był z urodzenia Francuzem, ale ze względu na to, że ta Lotaryngia przechodziła z Niemiec do Francji, w którymś momencie też był obywatelem niemieckim. I teraz właśnie jakby przedziwne jest, że w tym trudnym miejscu on nigdy nie traci tego poczucia w tych trzech wymiarach. Czyli właśnie kraj, naród, Europa i świat. I ten wymiar jest jakby, łączy się z takim wymiarem, ja bym powiedział, misyjnym, czyli jedność, solidarność i pokój. Dominantą właśnie jest to pojednanie. Jedność, pojednanie. Można sobie wyobrazić, proszę Państwa, po II wojnie światowej kompletna destrukcja fizyczna, psychiczna, właściwie gorszej, trudno nam sobie wyobrazić właściwie, prawda? I w tym otoczeniu Szuman odwołuje się do serc. I to jest jakby dla mnie, jeśli pytamy się teraz, jaki Kościół tutaj przedstawi cud, czy co będzie argumentem, prawda? To ta sytuacja jest jakby pewnym cudem, w jaki sposób w tej destrukcji, kiedy ludzie nie mają domów, chleba, są zdruzgotani psychicznie, Szuman odwołuje się do serca. Jakiej trzeba mieć jakby odwagi, jakiego jakby można powiedzieć światła, żeby wiedzieć, że to jest właśnie ta droga. W pierwszym momencie Churchill, który był megalomanem, no niezwykle się wyśmiewał. Znaczy na początku myślał, że to jest osoba taka trochę z pomieszanymi, z chorym umysłem, po czym w którymś momencie zauważa, że ludzie idą za nim. I nawet wydaje się, że były organizowane jakieś działania, które próbowały właśnie Szumana z tej drogi jakoś wykoleić. Następnie myśl Szumana jest wynikiem faktu, że wszyscy są dziećmi Boga i to ma być motywem do jedności, solidarności i pokoju. Jak czytamy różne teksty, te fragmenty, tu mnie Pan pytał dzisiaj, właśnie są różne opracowania, my Państwu, że tak powiem, przedstawimy, czy też wskażemy literaturę, ale jak czytamy te teksty, to w nich właśnie przejawia się ten motyw, że właśnie tam ten wymiar, Bóg, dziecko, więc mój brat, tak, zawsze był kluczowy. I miłość w skali mikro i w skali makro. Tu jeden z księży biskupów powiedział, miłość w skali makro to jest polityka, to jest trudniejsze w skali makro, czyli umiłowanie ojczyzny też szerzej, jakby służba społeczna. I teraz, dlaczego to podaję, bo niektórzy jakby kwestionują, w jaki sposób myśl Szumana może być stosowana w małych środowiskach, w małych grupach. Niektórzy twierdzą, że Szuman to jest makro, czyli ta jakaś wielka idea w układzie między poszczególnymi krajami. Gdy tymczasem, jak obserwujemy życie Szumana, to właśnie gro czasu spędził w tym układzie mikro, w domu, ze wspólnotami, z ludźmi. Niejako, tak jakby się przypatrywać, Jezus w Nazarecie 33 lata, 3 lata działalności. Może to jest trochę inna proporcja, ale Szuman gro czasu spędził w skali mikro, gdzie doświadczył, gdzie rozumiał właśnie to życie i w związku z tym jakby umiał w pewnym sensie z tego wywodzić, co jest istotne dla tej skali makro.
wyrasta niejako ze swojej małej ojczyzny i te doświadczenia w skali mikro są mocnym fundamentem do szerzenia właśnie w skali makro. Jeszcze tu bym chciał zaproponować taką definicję, znaczy zaproponować, ona istnieje. Polityka to dbanie o dobro wspólne. I chcielibyśmy jako Instytut Myśli Schumana i jako grupy Schumana nie traktować pejoratywnie polityki. Właśnie chodzi o to tylko, żeby to, co obserwujemy, nie jest często polityką, a dbaniem o własne strefy wpływów i własne interesy. W związku z tym należy zadbać i chcemy, nie chcemy skasować słowa polityka. Nie chcemy bać się tego słowa. Chcemy, należy właśnie zadbać, aby polityce przywrócić jej właściwy sens. Schuman realizował te swoje działania właśnie w tym obszarze. I wielkim deficytem obecnych właśnie czasów jest brak modelu sługi społecznego. Właściwie nie ma. Nie ma ani w układzie definicyjnym, ani w układzie praktycznym. Mówimy często o braku autorytetów, ale chciałem zaproponować pomyślenie o tym, jak byśmy mogli zdefiniować czy określić model sługi społecznego. I w związku z tym, tworząc niejako taką konstrukcję, nie mając, można powiedzieć, wzorca, chciałbym zaproponować, abyśmy niejako obserwując czy wchodząc w Roberta Schumana, spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, na pytanie, jak ten model sługi społecznego wygląda. Czy moje twierdzenie jest takie, Schuman w całości jest znakomitym modelem sługi społecznego. A zatem, żebyśmy ten model rozumieli, to trzeba go w jakiś sposób przeniknąć i wejść w relację i go zrozumieć. Czego zatem brakuje działaczom społecznym? I zwykle mamy taką sytuację, proszę Państwa, że występujące modele działaczy społecznych lub działaczy partyjnych, którzy niejako mają za cel działanie na rzecz człowieka, cel niby jest taki, prawda, lub różnych społeczności, ale to jest chyba dalece niespełniające potrzeby ludzi. I tak widzimy, tak obserwujemy i w skali mikro, i Brexit, i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia ze swego rodzaju aktywizmem, który niejako staje się celem samym w sobie lub jest zorientowany na korzyści danego działacza. Czego zatem brakuje działaczom społecznym, aby pozbyli się tego aktywizmu? Działacze społeczni poniekąd ukierunkowują się na człowieka, ale wydaje się, że ten cel jest dalece nietrafiony. I czy Robert Schuman w takim razie może być modelem sługi społecznej? I taką jedną od razu charakterystyczną rzeczą, której właściwie rzeczą, brzydko mówiąc, brakuje działaczom często, to jest właśnie formacja. Proszę Państwa, bez formacji nie będziemy mieli dobrego modelu sługi społecznej. Tu ksiądz się pięknie, cieszę się, że mogliśmy właśnie być na różańcu. Schuman codziennie różaniec, msza święta. Co jest bardzo ważne, to był człowiek kontemplacji. Niektórzy mówią, biografowie porównują takie trzy postacie: Jan Paweł II, Schuman i Mahatma Gandhi. Z perspektywy podobnego celu, jak i każdy z nich, to jest spokój. Tak? Drugie imię, czy inne imię Boga, to jest spokój. I właśnie człowiek kontemplacji, tak jak pamiętamy Jan Paweł II, który będąc w każdej sytuacji, tak, w spotkaniu z człowiekiem, indywidualnie odbieraliśmy jakiegoś człowieka, który jest tu i teraz, jest jakby dla nas, ale jest taki właśnie pełen, taki był Schuman. I właśnie tak, bez tej formacji nie można działać. Nie można być dobrym sługą społecznym. Nie można służyć człowiekowi. Nie można być członkiem partii, działaczem. Po prostu bez formacji nie jest to możliwe.
I patrząc na Roberta Schumana, można by wyciągnąć wnioski, jak ta formacja powinna wyglądać. I to w sumie nie wygląda skomplikowanie. I tu chciałem powiedzieć tak, że wydaje się, że we współczesnym człowieku dochodzi do swego rodzaju rozdwojenia jaźni. Pomiędzy przebywaniem w środowisku religijnym czy kościele, w tym praktykowanych obrzędach i innych wydarzeniach związanych z Kościołem, a funkcjonowaniem człowieka w pracy i stylu jego działania odzwierciedlonego w organizacji i kulturze przedsiębiorstw lub różnych instytucji. Występuje tu niejako dysonans lub swego rodzaju brak integralności, co można by wyrazić w znanym powiedzeniu Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ta integralność w Szumanie była. O co chodzi? My dzisiaj funkcjonujemy w przedsiębiorstwach, firmach, gdzie hołdujemy pewnym stylom organizacyjnym. A one stoją w sprzeczności. Stoją w sprzeczności właśnie z następuje, ja zaraz to rozwinę. Robert Schuman wskazuje swoją postawę osobowością i duchowością na niezwykłą integralność służby Bogu w człowieku. Służby Bogu w człowieku. Człowiek jest drogą Kościoła, Jan Paweł II. I przez to niejako człowiek może poprzez wolny wybór stawać się sługą, narzędziem doskonałych dzieł Boży. I teraz przeczytam to, co Schuman powiedział, jakby popierając to poprzednie zdanie. Schuman mówi: wszyscy jesteśmy z pewnością niedoskonałymi narzędziami opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia. I tu jest właśnie ta oś. I tu jest właśnie jakby ten klucz, nowoczesnym językiem, do sukcesu, prawda? To jest klucz do sukcesu. I to, co już powiedziałem, a szczególnie właściwie ten cytat, to jest, można powiedzieć, fragment na jakby niezwykle długą kontemplację. I według mnie, w mojej skromnej opinii, właśnie uważam, że to jest klucz do sukcesu. To zdanie, czy te dwa, czy trzy zdania, które powiedział Schuman. To jest jakby, można powiedzieć, to są te ramy, w których zauważamy wszystkie inne, szczegółowe jakby wyjaśnienia, które przedstawia Schuman. Chciałbym na przykład w tym jeszcze momencie przeczytać jakby taki fragment, w którym Schuman przestrzega przed tym, jak można być oczarowany tą można powiedzieć, pewną takim, tworzyć jakiś urojony obraz. Przeczytam. Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku to, co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci chcemy zapobiec tym następstwom.
taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu. Nie możemy zdradzić duszy Europy. Polska, otrzymaliśmy chrzest od matki Europy, można mówić tak. Polska jest naszą ojczyzną, naszą mamą, a Europa jest babcią. Prawda? Kościół jest na całej ziemi, w całym świecie. Jakby Schumann pokazuje to, co powiedziałem wcześniej, kraj, naród, Europa, świat. Właśnie ten wymiar, w którym jest pełna przestrzeń dopiero, w której można być sługą społecznym, czyli jakby kwestionując inaczej. Schumanna można wziąć w całości albo w ogóle. Kwestionując, jakby można powiedzieć, relacje narodu do narodu, w pewnym sensie jesteśmy, jakby zaprzeczamy tej koncepcji w całości. Może, żeby powiedzieć jaśniej, że jeśli się skupiamy tylko na interesie narodu, Polski na przykład, tak? Poza tym nic nie widzimy. Można sobie wyobrazić sytuację, jest rodzina, są sąsiedzi, niby naturalne, dbam o swoje dzieci i tak dalej, ale obojętność wobec sąsiadów oznacza, że w zasadzie mój stosunek tak naprawdę jest chory w ogólności do tego, co wynika z jakiejś właściwej wrażliwości do wszystkich jeszcze w otoczeniu. Proszę Państwa, jeszcze chciałem Schumann znowu. Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub manipulacji. Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności. Proszę zauważyć zaledwie kilka cytatów, jakie odniesiemy do tego, co słyszymy w otoczeniu i tak dalej. To wszystko, co się dzieje w pewnym sensie, to są zaprzeczenia. Tutaj dzisiaj ksiądz rzeczywiście powiedział w kazaniu tak, że to jest co innego. Schumann nie znał pojęcia Unia. Wszystko u niego funkcjonowało, jak będziecie Państwo przeglądać tą literaturę, w kategoriach wspólnoty. On to jest człowiek na gruncie wspólnoty chrześcijańskiej wychowany. Tak? Już nie zacytuję dobrze, ale któryś z cesarzy, prawda, rzymskich, opisując zachowanie chrześcijan, powiedział mniej więcej tak chyba. Ich ojczyzna jest tam, gdzie oni są. Tak? Oni znakomicie się tutaj właśnie ten wymiar, logika znaczenia wspólnoty u Schumanna miała zupełnie inną, jakby inne znaczenie. Jednocześnie właśnie to następnie umiłowanie, ta jego mała ojczyzna, Metz, Lotaryngia, tam gdzie żył. To wszystko, to doświadczenie on przenosi tutaj właśnie w tych wszystkich wypowiedziach i je w dalszej kolejności tak widzi koncepcję realizacji. Proszę Państwa, jeszcze może jedna rzecz. Wspólnota węgla i stali. Tu ksiądz dzisiaj wymienił. Później wspólnota europejska. Unia, sama nazwa, jak
później też ta koncepcja jest całkowitym zaprzeczeniem tego wszystkiego, o czym mówił Schumann. Wspólnota europejska, proszę Państwa, wspólnota węgla i stali to jest geniusz ekonomiczny. Szkoda, ale myślę, że będziemy to eksponować i instytut, i jeszcze inne środowiska. To jest geniusz ekonomiczny. Proszę Państwa, my dzisiaj, to jest restrukturyzacja przemysłu, który w relacji do PKB był na poziomie może 60-80%. Czyli restrukturyzacja jakby istotnej części gospodarki w wielu krajach. My dzisiaj tutaj na sali siedzą też ekonomiści. Jak restrukturyzujemy małe przedsiębiorstwo, to to jest niełatwe. Jakieś większe, no to trwa latami. W krótkim czasie to był geniusz ekonomiczny. Oczywiście sam Schumann tego nie zrealizował, ale jakby to liderowanie Schumann. Tutaj, proszę Państwa, opisując problematykę organizacji, prawa, kwestii takich, można powiedzieć, kultury organizacyjnej, ekonomicznych spraw, restrukturyzacja ta może być nazwana geniuszem ekonomicznym. Ci z Państwa, którzy znają piękną, jak to nazwać, bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie, prawda? Ta osoba, jest w tej chwili proces beatyfikacyjny tej osoby, tego architekta. Jak się patrzy na to dzieło, to tam człowiek nie mógł tego wykonać. To musiał absolutnie ingerować w to Pan. I tutaj właśnie jeśli poszukujemy, czy próbujemy znaleźć właśnie tych znaków i można powiedzieć miejsca działania Boga, to ja osobiście nie mam wątpliwości właśnie. Tutaj to miejsce, które miało dalej konkretne, istotne znaczenie dla przekształcania tego sytuacji właśnie społecznej. Może jeszcze jedną rzecz chciałbym, proszę Państwa, jakby tutaj to wspierając to co wcześniej powiedziałem. Mojżesz jest najpierw w Egipcie. Pan Bóg, przepraszam, to jest takie moje trochę luźne, nie teologiczne, ale Pan Bóg kilka razy mu przemawia do serca, żeby poszedł na pustynię. Bo miał plan, żeby on wyprowadził Izraela. Ten go nie słucha. Aż w końcu, no, potyka się, zabija człowieka, popełnia morderstwo. W tym momencie Pan Bóg jeszcze raz przemawia do serca. Znaczy, on musi uciekać na pustynię, ale tam już jest w takiej sytuacji, że do tego serca trafiają słowa Boże. I tam przesiaduje na tej pustyni wiele lat. Musi jakby całkowicie oczyścić. I później Mojżesz, chciałem tutaj powiedzieć, jakby to, co mówię w tej chwili, to są słowa, które usłyszałem od pewnego jezuity, więc to nie są moje oryginalne. Ale chciałem się tym podzielić, ponieważ one mają silne odniesienie do tego, co mówimy. I Mojżesz później prowadzi Izraela i tam, w istotnej części to, co robi, przekształca ten naród, tworzy struktury państwowe, prawa, relacje, zmienia jakby wszystko. Bóg działając w nim i przez niego jakby wchodzi w konkrety instytucje, struktury, przepisy, prawa i tak dalej. Takie jest nasze powołanie. Pan Bóg działa przez człowieka i Jan Paweł II we wstępie do Laborem et Sercens mówi właśnie, że jesteśmy niejako współtwórcami. Ktoś kiedyś tak z takim dowcipem powiedział, no przecież Pan Bóg komputera nie stworzył, musiał poprosić o to człowieka. Współkreatorami. I właśnie przekształcanie struktur społecznych, organizacji. Do tego jesteśmy potrzebni. Schumann udowadnia to, że mamy jakby teraz idąc taką metodą naukową, czyli taki model jest możliwy, Schumann udowadnia. Mamy case, mamy przykład, mamy empirię, która pokazuje, że to może działać. I też pokazuje, jak to może działać. W związku z tym jest to jakby można wskazanie do tego, jak tą schizofrenię, przepraszam, że tak to jakby dla potrzeb może tutaj
bardziej komunikacji, żeby tą zlikwidować tą schizofrenię, czyli Panu Bogu świecza, diabłu ogarek, także tu jesteśmy jakby w pewnej kościele jakiejś rzeczywistości, a tam w świecie już właściwie hołdujemy pewnym stylom, pewnym sposobom funkcjonowania, które nie jest właściwe. I to, że nie jest właściwe, tu w jednym z cytatów było to, to wyczuwają i dotykają to ludzie, którzy niekoniecznie muszą być nazywani wierzącymi. Widzimy Brexit i inne reakcje, tak? Jest jakaś pewna siła w człowieku, która, czy też sumienie, tak, które potrafi powiedzieć stop, tu są granice. I dlatego możemy, że tak powiem, się przyczyniać do może wspierania takiego działania, żeby te jakby nie kroczyć metodą prób i błędów, tylko no, funkcjonować, czy wchodzić właśnie w takie działanie, żeby po prostu te doświadczenia, niepotrzebne są te ekstremalne doświadczenia, te cierpienia, te bankructwa, destrukcja, morderstwa, tak? To po prostu wszystko jest ściśle powiązane ze sobą. I ja jeszcze może chciałem, proszę Państwa, tylko tak. Robert Schumann szedł przez życie z uśmiechem, nie lubił plotek, bezustannie dokładał starań, aby rozszerzać swoje wiadomości. Był naczelną sprawą była dla niego modlitwa. Jak się umawiał z jakimś tam ministrem i on tu wiedział, że mu się ten, można powiedzieć, układ modlitewny nie dogra, to on rezygnował ze spotkania z ministrem. Zawsze była ta kolejność. Nie przywiązywał uwagi do pozorów, nawet jeśli w grę wchodziła godność ministerialna. Polityka była dla niego apostolstwem. Włączał swoje doświadczenia życiowe, cierpienie. Schumann, o czym mało wiemy, niesamowicie cierpiał. To było, ale on tego właśnie, to jest też jakiś wyraz postawy świętego człowieka, że o tym mało wiemy i on tego nie eksponował. Był człowiekiem modlitwy i medytacji. O więzieniu powiedział, nie było tak źle, bo uratowała mnie medytacja, kiedy był więziony przez Niemców. Co ciekawe, będąc w więzieniu, właśnie poprosił o dzieła świętego Tomasza. I tam w środku wojny on już wiedział, jako ten właśnie sługa Boży, jakie ma zadanie i to też jest jakby wyraz tego chyba, powiem brzydko, kwalifikacji tej osoby do błogosławionego. I uważał, że im bardziej zwiększają się zadania państwa, tym bardziej rośnie odpowiedzialność, tym bardziej decydująca o sukcesie rządu staje się, to jest ciekawe, jego intelektualna właśnie zdolność do obrony. I proszę Państwa, ja oczywiście w tym momencie zakończę, tu mógłbym jeszcze rozwijać. Chciałem w ten sposób jakby zarysować, czy pokazać takie, można powiedzieć, argumenty, stwierdzenia i treści, które wydaje mi się absolutnie wskazują na to, że Robert Schumann jest modelem sługi społecznego. Mam nadzieję, że właśnie te elementy w jakiś sposób, czy te obszary będziemy rozwijali w dalszej kolejności. A w tym momencie chciałbym, może jeszcze jedno, poproszę Monikę. Proszę Państwa, powstał wiersz na temat Schumanna. Mianowicie mama mojego studenta, pani Zofia Serwatka, właśnie napisała ten wiersz. I teraz poprosimy Monikę o odczytanie. Ten wiersz powstał chyba ze 3 dni temu. Wiersz nosi tytuł Robert Schumann. Europa trudnościami targana. Wiersz przykład z Roberta Schumanna, wielkiego polityka francuskiego, który się trzymał prawa Bożego. Łączył zwaśnione narody,
dążąc do współpracy i zgody. Założył wspólnotę węgla i stali, by Niemcy z Francją współpracowali. Był jednym z ojców Europy Zjednoczonej, Europy ojczyzn narodów zaprzyjaźnionych, Europy międzyludzkich wartości, opartej na przebaczeniu, bez złości. Całe swe życie oddał służbie bliźniemu, budowaniu pokoju na Ewangelii opartemu. Zawierzył Europę Najświętszej Pannie, różańce upraszając jej pojednanie. Proszę Państwa, nagrywamy to spotkanie, to znaczy tylko tą część. Pytaliśmy się Państwa o zgodę, więc tylko widać tutaj tą część, przy której ja stoję. Chciałem w związku z tym teraz tutaj podziękować Pani Zofio, Pani na pewno będzie nas oglądała, w związku z tym w imieniu swoim, wszystkich i pewnie jeszcze wielu słuchaczy. Gratuluję i serdecznie dziękuję i prosimy o więcej. Z tego co wiem, Pani Zofia będzie pisała kolejne wiersze. A teraz oddaję głos Państwu. Bardzo proszę. To nie było cierpienie rzeczywiście fizyczne. On siedział w więzieniu, to na pewno było dotkliwe. Natomiast właśnie to są te obszary, które Pan wymienił. W długim okresie samotność właściwie człowieka, który jakby wychodząc w tym otoczeniu, w którym funkcjonuje, nie miał, ale mówię o samotności takiej jakby, że Abraham, będziesz miał potomstwo jak gwiazdy na niebie. Stoi w otoczeniu destrukcji powojennej. Jeszcze w czasie wojny właściwie w pewnym sensie można powiedzieć ma wezwanie, już się pojawiają jakieś głosy, które nie są do końca jasne, ale stoi później w otoczeniu destrukcji i on ma właśnie iść do ludzi i wzywać o pojednanie, przemawiać do serca, prawda? Można sobie wyobrazić, proszę Państwa, dzisiaj funkcjonujemy w super warunkach, tak? A jakby większość tematów to właśnie są tematy, w których ludzie są sfrustrowani, jeśli chodzi o jakieś takie proste sprawy materialne. A on żył jakby nieporównywalnie trudnej sytuacji i ta samotność tego typu właśnie. Następnie również właśnie to, co Pan chyba dotknął, kwestia ataków, które doświadczał. On właśnie, ponieważ nie mówił, więc nie ma wiele jakby wiedzy na ten temat. Z drugiej strony jest, nie mamy dostępu do materiałów, jeśli chodzi o proces beatyfikacyjny. Myślę, że z czasem czy po procesie będzie możliwość uzyskania większej wiedzy na ten temat, ale właśnie to dotyczy tej sfery różnych ataków, które doświadczał, zorganizowanych, próba właśnie, jakby można powiedzieć, zniszczenia jego, nie powiem pozycji, bo on pozycji nie miał, nie miał za sobą kapitału, nie miał za sobą, że tak powiem, elit, można powiedzieć, partii i tak dalej. Miał ideę właśnie i tą ideę, którą jak w tym cytacie, który przeczytałem, to był ideę, to był sługa Boży, który po prostu do końca idea, można by tak powiedzieć, mówił mu Pan Bóg, tak? Tak jak przemawiał często do... I to nie jest łatwe oczywiście do jakby zrozumienia, bo nie wiesz, co będzie jutro, tak? Myślimy czasem, że to polega na tym, że mam po prostu precyzyjny plan, biznes plan, wiem, co będzie jutro, pojutrze i tak dalej. A tu jest właśnie jakby inna rzeczywistość. Miał tą ideę, ale
Ona znowu nie była jakby takim poczuciem, że mam moc kompletną, że jestem jakby wyposażony w atrybuty, które, że tak powiem, ten świat uznaje za kluczowe. Ja mogę podać taki przykład, tu spotykamy się jako instytut w różnych miejscach w Polsce, prawda? I jakby pierwsze pytania to są pytania, skąd instytut ma pieniądze? Proszę Państwa, nie mamy pieniędzy, ale mamy ludzi, mnóstwo, którzy może mają dokładnie. Pierwsze, bo wszyscy mówią, bez pieniędzy się nie da tego zrobić, tego i tak dalej. I to jest właśnie, ja tu tak na marginesie nie chcę tego rozwijać, tylko pokazać właśnie te, jakby ten wymiar, przed którym zmagał się. A wręcz miał sytuacje, w których właśnie, tak jak mówię, Churchill czy inne, ja nie jestem historykiem, więc nie chcę tutaj stawiać mocnych twierdzeń, ale to była właśnie ta sytuacja, w której on nie miał właśnie takiego oparcia, zrozumienia problemów, czy takich właśnie osób, które jakby były, znakomicie się orientowały, jak funkcjonuje to doświadczenie on i Bóg, tak? Tak jak Mojżesz i Bóg, tam ci ludzie niczego nie rozumieli, oni po prostu tam całe otoczenie konsumpcyjne i tak dalej. To jest po prostu chyba całe doświadczenie, to cierpienie właśnie, no było takie, że on w tym momencie doświadczał tych ataków, jakichś tam pomówień różnych i tak dalej, ale też to cierpienie z powodu czegoś takiego, że się staje przed sytuacją jakby, która wydaje się po ludzku niemożliwa. To jest niezwykłe cierpienie, tak? Jak pan robi coś, co po prostu wszyscy powiedzą dookoła, bez sensu, człowieku, straciłeś rozum i tak dalej. Tak Schumann był momentami w pewnym początkowym okresie postrzegany jako człowiek, który stracił rozum. Ale to już jest końcówka jakby, to znaczy w 1947 zostaje, tak, rzeczywiście wtedy to, kiedy już jest po tej walce, w cudzysłowie, kiedy, prawda, on, można powiedzieć, dociera do tych, którzy otworzyli serca, tak, i 1947 to niewiele trwa, powiedzmy 1950 to jest ta proklamacja, proklamowany jest ten, jakby, pomysł. Schumann umarł, mając 77 lat. Więc on, można powiedzieć, te ostatnie swoje lata spędził bardzo twórczo. I powiedzmy jego 15-20 lat, czyli no tak od 50, kiedy miał 58-59 lat do, no to tak jak ja mam 56, kiedyś na spowiedzi jestem i tak różne rzeczy omawiam, a ksiądz mówi, no ile masz lat ten? Mówi, to dobrze, mówi, bo ja tam, to teraz, mówi, dopiero możesz tworzyć, bo przedtem to otwarzałeś, to mówi, i wzbudził we mnie taki duży optymizm i taki rzeczywiście umocnił mnie i to zaczęło od któregoś momentu bardzo mocno działać. I Schumann właśnie w takim, w tym okresie dokładnie, był ten, to apogeum jego, można powiedzieć, twórczości. Proszę. Dalej Państwo refleksje. Tu różne materiały, proszę Państwa, na naszych stronach są, przygotowujemy tłumaczenie takiej, no powiedzmy, książki na polski. Mam nadzieję, że może się uda ją zrealizować gdzieś do może końca grudnia czy stycznia. Właśnie ta szczególnie, z której ja w tej chwili pobieram cytaty, ponieważ jest kilka opracowań, w których o Schumannie pokazuje się takie jakby strony takie dyplomatyczne, takie po prostu ogólne, mało istotne. One dotyczą jakby pewnych jakby sytuacji, cech, jakby spotkań, opisu tych spotkań, wydarzeń. Nie ma tam esencji, nie ma tam właśnie istoty. Ta pozycja, o której mówię, ona właśnie pokazuje w całości przede wszystkim te źródła, później sposób funkcjonowania relacji jego. To zresztą tam też biografowie piszą coś takiego, wtedy też okazuje się, chyba takie zdanie pamiętam, że podczas gdy inni ministrowie zajadali się ośmiorniczkami, prawda, to Schumann popijał, znaczy jadł bułeczkę i popijał mleko, prawda, taki
jakby to odzwierciedla jego charakter. Tak? Proszę Państwa, on miał dwa jakby znakomite obszary: prawnikiem i finansistą. Znakomitym finansistą, ekonomistą, i jakby w tamtym czasie, no można powiedzieć, on był uważany za osobę, no tak powiem, o niezwykłej wiedzy, reputacji. Myślę, że to też ten, można powiedzieć, wspólnota węgla i stali, że on tam też był istotnym liderem w tym wszystkim, no to właśnie dzięki tego jego wykształceniu. Właśnie prawnicze wykształcenie praktykował, miał prywatną praktykę. No, biegle, tak jak powiedziałem, mówił po łacinie, dyskutował po łacinie traktaty świętego Tomasza z Akwinu. Tak. Tak. Proszę Państwa, to też jest jakieś chyba niezwykłe. W tym roku obchodzimy 130. rocznicę urodzin Roberta Schumana. W tym roku powstały i grupy Schumana, bo od stycznia Instytut Myśli Schumana. I w tym roku ksiądz proboszcz i tutaj ksiądz dyrektor tej szkoły, prawda, uruchamiają temat wokół Schumana. Więc to na pewno nie jest, to nie są jakieś przypadki. No i jeszcze raz właśnie kieruję do Państwa, zapraszamy jakby tutaj to, co ważne, Schumann integrował, no tak, tu nie może, problemem też w jakby siły i braku owoców często jest brak integracji, atomizacja. Nawet ja taki przykład, proszę Państwa, ten problem tak poważnie jako Instytut przygotowujemy, funkcjonowania na przykład naszych europosłów w Parlamencie Europejskim. Tak? Tam oni są oddzielni, zatomizowani, tam nie są razem. Funkcjonują też często w mało istotnych komisjach, prawda? I tutaj właśnie formuła Schumana, Schumann integrował. I to często było, znaczy jakby istotą tego, czy podejściem, bo to jest dziecko Boże, bo to jest mój brat. To była logika jego przyciągania integracji. Jedność, solidarność, pokój, tak? I on rozumiał, że tak, jedność i przebaczenie. Święty Maksymilian Kolbe mówił, miłość to jest bezwarunkowe i natychmiastowe przebaczenie. I Schumann jakby realizuje to w aspektach tych właśnie relacji między narodami. Przebaczenie, jedność, pojednanie. Punkt pierwszy. Jeśli ona jest rzeczywista i prawdziwa, to z niej zawsze się zrodzi solidarność, czyli dzielę się kapitałem, dzielę się dobrami, staram się dbać o tą równowagę, o której właśnie tutaj mówiłem. Jeśli jej nie ma, to znaczy, że się nie pojednaliśmy. Cały czas dysproporcje, które są, bardzo jakby no, duże i istotne w Europie, one cały czas świadczą o tym, że to pojednanie się nie dokonało, bo pojawiłaby się solidarność w zakresie dzielenia się tym wszystkim, co posiadają poszczególne narody. I na końcu pokój. Zawsze jest tak, ja tu przytaczam taką sytuację Zacheuszu, tak? Dzisiaj chcę mieszkać w Twoim domu. Cennik, tak? Tak, cennik. Pan Jezus jedna się, pojednanie. Reakcją na pojednanie jest natychmiastowa solidarność. Wynagrodzę wszystkim, za co skrzywdziłem, dam jeszcze więcej. Natychmiastowa reakcja, to jest logika. A później co się dzieje? Pokój. Ucztuję radość, pokój, bo to wszystko się zrealizowało. Taka jest logika funkcjonowania właśnie Schumana. I grupy Schumana też mają właśnie taki, jakby można powiedzieć, taki ukryty, jakby kierunkową myśl, jedność, solidarność i pokój. Ja mam raczej bardziej pytanie, być może taki głos dyskusji na mycie, ponieważ pan profesor Szczęsiewicz już odpowiedział na to, bo chodzi o informacje takie dotyczące życia, to łatwiej znaleźć, natomiast chodzi o myśli jego, wypowiedzi, myśli.
dziękuję za te pytania. Tak, tekst po angielsku, który tłumaczymy na polski, znajduje się na naszej stronie imschumann.com. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał Dobrze, to imschumann.com. Gdybyście Państwo oczywiście potrzebowali, to tam jeszcze są na tej stronie wszystkie różne inne adresy, w tym telefony, to znaczy adresy, proszę, na skrzynkę pocztową. I tam można załadować w formie PDF. Kolejne właśnie pytanie właśnie w tym, no tak, de Gasperi zmarł wcześniej, przed 60, bo Schumann był, to jest ważna sprawa, relacja z de Gasperi i z Adenauerem. I tutaj taki związek ducha, siła, taka jakby wspólnota, ale to nie była tylko ta trójka, tam było znacznie więcej osób. Ona była też bardzo istotna jakby w momencie, ale to było już później, to było kiedy właśnie Schumann był premierem Francji. Czyli tak, de Gasperi zmarł wcześniej, więc go już nie było. Adenauer, no później, ale Adenauer mimo wszystko jakby, no to był troszeczkę inna osoba niż i Schumann, i de Gasperi. W związku z tym on w jakiś sposób później poddał się wpływom, wydaje się, pewnych trendów, które tam były. Co do jakby szerzej o tym, dziękuję za to pytanie, bo ja akurat tą część zacząłem od któregoś momentu zgłębiać i jeszcze mam zbyt wąską wiedzę, ponieważ z tego właśnie chcemy wywodzić, można powiedzieć, przyczyny, bo znajomość przyczyn pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, jak się kształtowały kolejne etapy. I to jest niezwykle ważne, poznanie tych przyczyn. I tutaj mam jeszcze zbyt wąską wiedzę. Natomiast jeśli chodzi o Francję, no tam jest kompletna niewiedza. Ja, proszę Państwa, mam studentów z Francji, Niemiec. Najwięcej spośród wszystkich, znaczy w ogóle z całego globu, ale jest kompletna niewiedza. Jest, no mieszanie, mylą, tak, Schumana znaczy Roberta z muzykiem, tam na też się nazywa Robert, tylko że jest tamten przez dwa M, prawda? I na ogół jest odpowiedź, chodzi o tego muzyka i no, dobrze ksiądz zapytał o to, ponieważ Instytut Schumana w misji ma cel tworzenie oddziałów zagranicznych i, że tak powiem, taką jakby eksport myśli i wiedzy o Schumannie, ale do tego potrzebujemy apostołów, ludzi z talentami, wykształconych, czas i serce. Pieniądze nie są kluczowe, tak, one zawsze, jeśli są potrzebne, takie jakie są potrzebne, się znajdą. I właśnie tutaj wydaje mi się, że jeśli tam słyszymy jakieś różne, nie wiem, takie proroctwa o Polsce, jaką powiem, to nie chodzi o to, żeby się tym jakoś zachwycać. Ale Schumann przede wszystkim działa. I teraz jeśli chcemy, żeby Europa wróciła do korzeni, to po prostu potrzebujemy działać. To właśnie w tej chwili właśnie są takie rozmowy w pewnych grupach dotyczące studentów, którzy są z wielu krajów, możliwości, że tak powiem, tworzenia relacji i poznawania się. Mówię o Polsce konkretnie. Rozmawiamy w tej chwili w różnych środowiskach akademickich o takim właśnie działaniu, żeby właśnie te grupy studentów zagranicznych tworzyły takie właśnie grupy, spotkania i te relacje, żeby się budowały. Schumann, jak Państwo będziecie czytali, to ciągle mówię, relacja. Unia kapitałowa jakakolwiek na końcu, unia monetarna na końcu, unia bankowa na końcu, tak, najpierw stwórzcie relacje. Niech ludzie będą braci, tak się tutaj w tym zakresie. I wydaje mi się, że jeśli z mówienia nic się nie tworzy, czy jeśli chcemy pokazać Europie, jak to ma działać, to trzeba pokazać, jak relacje budujemy z tymi, którzy do nas przyjeżdżają. I jednocześnie to będzie brak, jakby pewna praktyka.
No tutaj w Francji, a nie, to jest tworzenie get, prawda? Tutaj jest właśnie to całkowite zamknięcie się na... To jest tylko wyraz, to jakby ja nie chcę tego tematu poruszać właśnie tych osób przyjeżdżających gdzieś tam z Syrii i tak dalej, bo to jest odrębne, ale to jakby sposób podejścia do problemu jest wyrazem tego, że jest w Europie zamknięcie między narodami, tak? Że po prostu jest, nie ma tego otwarcia i nie ma w związku z tym właściwie zbudowanych relacji, a zatem no, to się jakby można powiedzieć manifestuje w tej nowej sytuacji również. Ksiądz mi tutaj... Niegrzecznie dojrzałem na zegarek. Dobrze. Tak sobie myślę, że jest coś w tej mądrości, która mówi o tym, że mądremu po trochę, zwłaszcza kiedy dotykamy takich niesamowitych myśli, tematów osoby. Mnie osobiście, to tak dzieląc się tylko króciuteńko, to jeszcze dotknęło to stwierdzenie, w jaki sposób traktował swoją działalność polityczną jako apostolstwo. A druga rzecz, która tak w trakcie, słuchając, mnie się nasunęła, to o niesamowitej przestrzeni, jaka gdzieś, jaką czujemy w momencie, kiedy zaczynamy mówić o osobie, o tym, czym żył, jakie idee rodziły się w człowieku, ale skąd się to bierze? Skąd się bierze taka potężna przestrzeń? Dobrze, że zaczęliśmy mszą świętą, ta przestrzeń rodzi się o tym, o czym było powiedziane na początku, o jego głębokiej modlitwie, kontemplacji, kontakt z Bogiem. W jaką przestrzeń wchodzi człowiek? Zresztą to też dotyczyło właśnie tych wielkich, wybitnych osobowości świętego Jana Pawła II, czy przywołanego Mahatmy Gandhiego. Ludzi, którzy tak na co dzień wchodzą w tę przestrzeń obcowania z Bogiem. I tylko, że w tę przestrzeń wchodzi się nie tak łatwo za jakąś cenę. Tą ceną jest chociażby właśnie ta samotność. Tę samotność na pewno nie tylko wyczuwamy, ale odkrywamy, sięgając do Biblii, do tych postaci. Abrahama, wyjdź, zostaw, Mojżesza, innych tych wybitnych, wielkich postaci. I to samo dotyczy każdego z nas, jeżeli chcemy wejść w tę relację z Chrystusem, z Bogiem. Zaczyna się otwierać przestrzeń. To jest zaproszenie, ale za jakąś cenę, potężną cenę pogłębiania osobowości, duchowości. I tutaj rodzą się te piękne rzeczy. Więc ja myślę, że nawet te pojedyncze myśli Roberta Schumana, pojedyncze jakieś uwagi do tego, są dla nas inspirujące, żeby od tego wychodzić do poszczególnych zagadnień, myśli, do tego, co chcielibyśmy zrealizować, tworząc takie kręgi wspólnot, odkrywając na nowo najprostsze, wydawałoby się, wartości. Także bardzo dziękuję za te dzisiejsze inspiracje. Ich będzie dużo więcej, dlatego myślę, że warto, żeby nie zgubić, zadać sobie to, o czym dzisiaj już było wspomniane, żeby pozwolić im dojrzewać nas, a później kolejne będą rodziły się z następnymi naszymi spotkaniami. Także bardzo dziękuję za to. Ja mam taką, jeśli Państwo chcecie, tu można zapisać swój adres e-maila, prawda? I wtedy ja tutaj te teksty, które to prześlemy Państwu, czy też jakieś inne materiały, jeśli ktoś, prawda, chciałby w ten sposób uzyskać coś, dobrze? Bardzo dziękuję za ten dzisiejszy. Ja dziękuję księdzu za podsumowanie, bo to synteza, wielką sztuką jest synteza i ksiądz to zrobił znakomicie. Jeżeli się ja takiego wykładowcę. Bardzo dziękuję. Miłość sztuka przy takiej osobie. Bardzo dziękujemy. I oczywiście zapraszamy już na mszę. Druga niedziela miesiąca, godzina 19 i środa po drugiej niedzieli.